Cześć, witam was w kolejnym odcinku z cyklu z serii Tomb Raider. Tak, tutaj nie wiem co musimy zrobić chyba. Zobaczmy co tutaj w ogóle musimy zrobić. Wiem, że tutaj widzę, trzeba podpalić, tylko najpierw znajdźmy. A co coś mamy. Nie mogę uwierzyć, że naprawdę wybraliśmy się na wyprawę, żeby odnaleźć ojczyznę moich przodków. Odkąd kilka lat temu opowiedziałam Larze historię Himiko, ciągle szukała tego miejsca. Ja nigdy zbyt dużo o tym nie myślałam. To znaczy o tym, że ta opowieść mogłaby być prawdziwa. Moja babcia opowie... Dobra. To jest starszy. Nie będziemy tego słuchać, ponieważ... W sumie po co? Kto będzie chciał, ten sobie przeczyta. To trzeba zapalić. Okej, i sprawdźmy co tu jest w tym. Okej, mam jakąś znajdźkę. Okej. Tutaj chyba też coś możemy zrobić. Tu mam niedostępne, to też. Sprawdźmy. Nie mamy żadnych punktów. Okej. Także wychodzimy stąd. I sprawdźmy, gdzie musimy iść. A, tam. Tam wysoko. Okej. Co znalazłeś? Mi się to nie podoba. Idź pod górę! I wypatruj dużej bramy! Okej. Będę wypatrywał dużej bramy. Ło! Ło! Głupie. Wow. Nie wiem, czy dobrze idę w ogóle. Przydałby się jakiś tu sprint. Tu jesteś? No jesteś tu. Okej, udało się. Są fascynujące. Widziałam już coś takiego. Tak? Mają znaczenie rytualne. Obraz kobiety jest szczególnie ciekawy. Wygląda na wykonanie dość niedawno. Pewnie malowidło wyspiarzy. Sądząc po wrakach statków, można przypuszczać, że byli rozbitkami jak my. Ten koleś wydaje mi się dosyć podejrzanego. Pewnie będę miał rację, chociaż... Pozory mylą. A to spryciula. Szlak. Zaraz się rozsypię. Muszę znaleźć coś wytrzymalszego. Tu musi być coś, czego moglibyśmy użyć. Niesamowite. Dobra, widocznie musimy gdzieś indziej pójść. A tu są jakieś rzeczy. Słoneczna symbolika. Chwilka. Czyżby jakiś kult słońca? Co tu ciekawego jest? Aha, możemy podpalić. Niby żeby kręcić, tak? Potrzebuję czegoś mocniejszego. Możliwe. Jeszcze raz. Potrzebuję czegoś mocniejszego. Tylko dlaczego rozbić? Dobra, musimy pozbierać japońską boginię słońca. Surowce, żeby po prostu. O, tu mamy strzały. Coś znaleźć. No. Otworzysz to, czy nie? Aha. Może teraz się uda? Nie? Dobra, za słaby czekan, widzę. Dobra, rozumiem. Tu gdzieś jeszcze coś widziałem. Tu coś jest. Zadziała. Potrzebuję tylko trochę więcej. Dobrze, potrzebujesz, Laro, więcej, więc poszukajmy. Tu chyba są strzały jeszcze. Tak. A już więcej nie mogę po prostu wziąć. Zobaczmy co tu jest. Sio! O! Fuck! Ła! Uciekaj. Tak, Lara delikatnie się opowiedziała. Fuck. Spadać. Au. Żeś dostał.
Dobra. Sprawdźmy, czy mogę w ogóle z tego wilka coś zabrać. Mogę. Jeszcze troszeczkę. Jeszcze troszeczkę, mówisz? Dobra. Tylko uważaj na wilka. O, o. O kurde. Wow. Czekaj. Pięknie. Od razu dawaj. Dobra, to powinno wystarczyć. Zobaczmy, czy teraz mogę naprawić czekan. Okej. Teraz muszę iść tu. Okej. Naprawmy sobie czekan. Co to się robi? Gdzie tu się klika? Kup. No, chcę kupić. Okej. Mamy wzmocnienie. Więc otwórzmy wielką bramę, ale... Udało się, Laro? No pewnie. Spróbujemy? Zaraz spróbujemy. Do dzieła, doktorze. Na twój znak. Ale jeszcze tu pójdziemy. I co my tu mamy ciekawego? W sumie nic. Dawaj, diodarka. A można trzymać? Aha, nie. To nic się nie dzieje. Szkoda. Ta kobieca postać na bramie. Biorąc pod uwagę wiek symboli, to może być słoneczna królowa. Chimiko? Czy nie nasłuchał się pan zbyt wielu opowieści sam? Cóż... Nie ma wątpliwości, że Chimiko posiadała pewną moc. Niektórzy twierdzą, że wręcz szamańską. Moc żywiołów. Kiedy kobieta włada taką mocą, prędzej czy później ktoś nazwie ją czarownicą. Nie powinniśmy wykluczać żadnej możliwości, nawet z pozoru irracjonalnej. Wciąż mało wiemy o naszym świecie. Brzmi pan jak mój ojciec. To może być niesamowita historia, Laro. Nie, jeśli nikt jej nie opowie. Nie jest pan dosyć przekonujący, panie doktorze. Niesamowite. To jest Chimiko. Ale spójrz. Misa, świece. Dlaczego ktoś cały czas oddaje jej cześć? Ta wyspa musiała kiedyś należeć do Yamatai. Miałaś rację, Laro. Zaginione królestwo. To jak znaleźć Atlantydę. Tylko że realny, doktorze, to nie jest żadna mityczna kraina. Wiem. Stoimy na kopalni złota. Chodźcie, szybko. Wasi przyjaciele są ranni. Tak, pewnie z ich powodu. Cofnij się. Nie możemy im ufać. Ma pan pistolet. Nie chcę żadnych kłopotów. Pójdziemy. Nie. Ale nalegam, byście zabrali nas do swojego przywódcy. Co pan robi? Bądź cicho. Nie. Zajmę się tym. Nie. Nie, proszę, proszę. Nie. Zostaw. Nie walcz z nimi, Laro! Rób co każą! Daj mnie pistolet! A ty co, a Paruski? Idzi. Paruski musi być wszędzie! Kim wy jesteście? No nieźle. Laro, trzeba słuchać, Maciej! Nie róbcie im krzywdy, proszę! Ja skazał, a ty wiedz... Хорошенькая, да? Напоминаешь мою сестру. Пусть ее! Пусть ее! Лара, уцекай! Окружите! Окружите! Что за шмачеш? Хватите их! Я тебе дам. А не дрыгни. Dobra, schowajmy się. Ej, przyprowadź więźnia! Zrobi się! Co mi się wydaje, że za pierwszym razem mi się to nie uda, niestety. Oj, ej, ej, no, idziesz do góry. Mam ją! Niech to szlak... Cholera!
Ała! O kurde. W udo, czyli tam, gdzie są te takie żyły bardzo, bardzo i... Hej, przyprowadzić więźnia! Zrobi się! Coś mi się wydaje, że w ogóle mam coś zrobić innego, no. Zobaczymy. Zaraz zobaczymy. Tam jest! O kurde! Ejo! Nie mogę patrzeć na te śmierci, ponieważ strasznie mi szkoda Lary. Cholera, muszę się bardziej postarać. Dobra, jeszcze raz. Hej, przyprowadź się! Zrobi się! Jest tu jedynie zagadziacy do śmicha. Policja! Ciekawe jakbym... No idź na górę. Szybciej. Macie coś? Nie mogę ich znaleźć. Uciekła. Szukaj dalej. Tam. Boże. Fuck, gdzie tu się mam schować? Gdzie tu ja mam się schować? Może ta... Właśnie, użyję tego. Coś jest zaznaczone tylko. Kurde, ktoś mnie zaraz zauważy. Tam widzę ją! Kurde! Ała! No musiał trochę poużywać. Gdzie jestem w ogóle? Aha, tu gdzieś. Cholera. Uciekaj, uciekaj. Uciekaj, Lara, no. Tu. Większość trzeba będzie zabić. Szkoda. Przydaliby się nowi rekruci. Cicho, nie jęcz. Jeżeli ich tu jest. Spokojnie. Dla mnie jakoś... Dziewczyna zniknęła! Wypatrujcie jej! Dobra! O Jezu! Czyżby teraz tu? Widzisz coś? Wow! Wow! Fuck! Szybko zasłonkę! Dobra. Idziemy pod górę! Dobra, idźcie, idźcie. Idźcie, idźcie. Gdzie mam iść? Ach, chyba tam. No wprost, to idziemy. Idziemy. Uff, udało się. Gdzie? Думаешь, спрячешься, кукла? От меня не уйдешь. Эй, ты! Выходи давай! Лучше не зли меня. Я всех знаю. Ой, холера! Jezu, jakie to są sceny, ja się nie dzieje, czemu plus 18. Wychodzi dawaj! Ja się kopnę gnoju. Nie zli mnie. Ja się... O, nie gnoj, no.
a na tło, żeby naprawić ten stierw. Aha. Dobrze, dobrze, dobrze. O, o! Zostaw mnie! Zostaw mnie! O! O ty kurde! Zginiesz! Uff, to było nawet dobre. Chwilka. Gdzie muszę iść? Iść tu chyba, tak? Tak. Nic nie ma? Ciekawego nie ma. Okej. Chyba w dół. Okej. Tędy jakoś? Dziwnie. Ale dobra. To jest jeden koleś, tam drugi. A ty jest kolejny. Ach, koniec amunicji. Aha. No to nie za fajnie. Może tędy mam iść? Nie. Kurde. Mamy ją! Niech to szlak... O nie no! Cholera jasna! Czy muszę znowu jakoś ich obcykać? Bo myślałem, że mam amunicję. Uciekli do lasu! Koniec amunicji! Na koniec amunicji? A ty nie ma amunicji? Czasem? Może ty masz amunicję? Albo zejdźmy sobie po prostu ten... Wow! Nie! Kurde! Nie, to raczej nie, tędy raczej nie mogę iść. Znaczy muszę iść tamtędy. Szkoda, że nie ma amunicji. Koniec amunicji. Dobra. Tam jest! Nie ma mnie tu, kurde! Jasny gwint. Ale oni mają cenę? Chcę uciec już stąd. Głos mi się zmienia. Nie dobrze. Uciekli do lasu! Poświećcie mi tu! Sprawdzić gdzie, co i jak. Nie, ja tu chyba raczej muszę tędy iść. To zaraz znajdziemy drogę. Albo tędy. Dlaczego ja tędy? Czemu ja tutaj nie poszedłem wcześniej? Właśnie. A ja sobie tylko utrudniam życie. Uch. Mam następnego! Przeszła ta! Aha. Ma broń! Kurde. Zostawcie mnie w spokoju!
Pokaż się. Aj. Teraz mi zabraknie. Amunicji, okej. Przeszukaj ich. Tego nie możesz? Nie. To tego przeszukaj. Okej. I tego. Dobra. Nieźle. Idziemy tu w takim razie. Znalazłeś coś? Jeszcze nie. Tam! Zabić ją! Wykuć się ognie! Umrzeć tam! Byłaś! Dawaj, dawaj, Lara. Okej. Uciekamy. Opa! Tu coś jest. Nikogo nie słyszę. Jak myślicie? Pewnie nie żyje. Szukajcie dalej. Sprawdźcie w pozostałych. Sprawdzimy wszystko. Dawaj, dawaj, dawaj. Nie ma tu? Jak się zmienia broń? Aha. A mamy tłumik. Ale dostał w pysk. Ale nie, Lara, poczekaj, bo trzeba go przeszukać. Może ma coś ciekawego. Oj, 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 spokojnie. Okej, okay, sprawdźmy. Tu coś jest. Okej. Okay. Op. Okej. Okay. Zobaczmy, co on tam ma. Portfel, rozładowany telefon. Nic nowego. Co teraz? Znowu jakiś tam koniec? Nie. Wygląda na jakiś okręt badawczy. No to wpadnie nam coś ciekawego. Niedługo się dowiemy. Pięknie. Co tam się dzieje? Wszystko w porządku? Co to tam? O. Oj. Pięknie. O to chodzi. Rozbierajmy wszystko. I chodźmy na górę. Laro, jesteś tam? Tak. Widzę dym unoszący się nad ruinami. Nic ci nie jest? O Boże, Rod, mam kłopoty. Oni wszystkich zabijają. Co? Kto? Ludzie. Nie wiem dlaczego. Musiałam kilku zabić. Nie miałam wyboru. To na pewno nie było łatwe. To straszne, ale właśnie było. Rod, musisz ostrzec innych. Teraz się o nich nie martw. Po prostu zrób wszystko, co w twojej mocy, żeby się do mnie dostać, Laro. Spróbuję. Dobra. W sumie będzie tyle. W tym odcinku mam nadzieję, że wam się podobało i zapraszam was na kolejne. Będą również emocjonujące co ten. Na razie.